A u nas co? Oczywiście trzeba kombinować, jeśli chce się handlować w niedzielę, bo państwo tego zabroniło. Ale dosyć tego. Przywrócimy handel w niedzielę właśnie z troski dla wszystkich Polek i Polaków, którzy tego chcą. Bo z handlową niedzielą jest trochę jak z aborcją. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Liberalizm z zasadami to tytuł najnowszej książki Marcina Święcickiego. I myślę, że potrzebujemy właśnie takiej myśli liberalnej z zasadami. Bo prawdziwy liberalizm nie ma nic wspólnego z tym, co próbuje wmówić szczególnie młodym ludziom Konfederacja. To, że ruchy nacjonalistyczne czy neofaszystowskie wykorzystują niektóre wolnorynkowe postulaty, to nie zmienia faktu, że sami są zamordystami, a ich działania prowadzą do dyktatury albo anarchii. Jeżeli zachęcają do nieszczepienia się i do nienoszenia maseczek, to jest to postulat z gruntu anarchistyczny, a nie wolnościowy. Dla mnie liberalizm z zasadami oznacza, że nie wprowadzamy nadmiernych regulacji w gospodarce, bo z historii dobrze wiemy, do czego to doprowadziło. Bankructwa państwa. Nie prześladujemy tych, którzy mają odwagę prowadzić biznes. Nie zawyżamy płacy minimalnej, bo za niedługo, jak w komunie, wszyscy będą zarabiać minimalną, a szczególnie mali przedsiębiorcy będą zarabiać mniej niż pracownicy. Mamy szacunek dla pieniędzy, szczególnie tych wspólnych, więc dbamy o przejrzystość i dyscyplinę finansów publicznych. Na przykład nie wyprowadzamy pieniędzy podatników do funduszy poza kontrolą parlamentu. Pomoc kierujemy do tych najbardziej potrzebujących, a nie dla wszystkich, jak leci. Wspieramy przede wszystkim tych, którym chce się pracować. Ale liberalizm gospodarczy to też zobowiązania. Kiedy większość tej Izby nas zadłużała, to głosowałam za podwyżką podatków, bo jako liberałka wiem, że sorry, ale bilans musi się zgadzać i że nasz deficyt będą spłacać kolejne pokolenia. Jestem liberałką i nie zamierzam się tego wstydzić. Myślę, że im więcej nas, liberałów, będzie więcej także w tej Izbie, tym mniej będą znaczyć skrajnie prawicowe ruchy, które tak chętnie wykorzystują liberalne postulaty w swojej propagandzie. Ażby się chciało tutaj krzyknąć, liberałowie prawdziwi z całej tej Izby, łączmy się, bo bez liberalizmu nie będzie prawdziwej demokracji. Po prostu. Dziękuję pani poseł. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Polska jest na 7. miejscu w Europie i 12. na świecie wśród krajów, w których najtrudniej prowadzi się biznes. Nawet na ogarniętej wojną Ukrainie przedsiębiorcom jest łatwiej niż u nas. A u nas co? Oczywiście trzeba kombinować, jeśli chce się handlować w niedzielę, bo państwo tego zabroniło. Trzeba albo otworzyć agencję pocztową, przemianować swój sklep na dworzec autobusowy, uruchomić wypożyczalnię sprzętu sportowego, albo część regałów przeznaczyć na bibliotekę. Wtedy według ustawodawcy może ci się uda zrobić coś strasznego, handlować w niedzielę. Teoretycznie, bo potem i tak te osoby, które po prostu chcą prowadzić swój biznes, są latami targane po sądach. Co ciekawe, jeśli chcesz pracować w niedzielę jako ksiądz, no to nie ma sprawy. Nawet możesz zorganizować odpusty. Wtedy możesz handlować w niedzielę. To są te absurdy, które sprawiają, że Polska jest właśnie w czołówce krajów na świecie, którym najtrudniej prowadzi się biznes. Ale dosyć tego. Przywrócimy handel w niedzielę właśnie z troski dla wszystkich Polek i Polaków, którzy tego chcą. Bo z handlową niedzielą jest trochę jak z aborcją. Nie lubisz handlowych niedziel, to nie chodź do sklepu, ale nie zabraniaj innym. Pani poseł Żaneta Cwalina.